czyli nigdy nie zapominaj o cerkwi świętej Marii Magdaleny i o duchu świętej Marii Magdaleny, który wznosi się jako duch przyzwoitki nad całą Warszawą i nad Muzeum Getta, czyli nad muzeum wznosi się historii Żydów Polski. Tutaj czasem możemy spotkać, proszę Państwa, autokary, bo my tutaj polujemy na taki autokar dzisiaj, ale wcale nie musimy się doczekać, my też nie czekamy specjalnie do Anglo-Ameryki Białystok. A tutaj Polska, to wiecie Państwo, ona 100 lat za Murzynami, no bo zanim to metro tu zrobią, wiecie Państwo, to metro na przykład w Bukareszcie, gdy tutaj mówi się, że Warszawa jest drugą Rumunią, w Bukareszcie metro, proszę Państwa, to ma 100 km, a tutaj jeszcze 30 nie ma, no bo jak to otworzą, to będzie 30. Także metro, metro, M. Także proszę Państwa, tam prosto Państwo pojadą rzeczywiście do Anglo-Ameryki Białystok przez Szwedzką, przez salę Królestwa Świadków Jehowy i tam jest ogromny teren, jakby jakiś cmentarz, jakby jakieś magazyny, no bo wiadomo, że Warszawa to są magazyny. I kaszle jakiś dziadul katolicki pewnie pytami handluje, to zawsze się ktoś czegoś boi. Państwo zobaczą, to jest jakby 12:10 czasu polskiego na ratuszu. Liceum i gimnazjum szkoły imieniem Władysława IV. Także zapraszamy tutaj na Pragę. Pragę Północ, a tam potem Praga Południe, to będzie obchodziła 400 lat już. Zapraszamy. Także proszę Państwa, zapraszamy na Pragę. Państwa zapraszamy na Pragę. Jak Państwo będą tu czatować, to zawsze Państwo coś znajdą, proszę Państwa, zawsze Państwo znajdą. Jak nie Blue Błękit Bus do Anglo-Ameryki Białystok, to Blue Błękit Bus z Anglo-Ameryki Białystok. Kochajcie się, no bo ludzie, proszę Państwa, krótko żyją i szybko odchodzą. Różne są basy, no ale te do Anglo-Ameryki Białystok są chyba najpiękniejsze, prawda? A tam bazar Różyckiego, szybko idź na bazar. A tam przez Szwedzką jedź do Anglo-Ameryki Białystok. Także proszę Państwa, duch świętej Marii Magdaleny prawosławnej, bo tutaj oglądamy dzisiaj cerkiew prawosławną, podpowiada Wam, proszę Państwa, żebyście się tak nie spieszyli jak dziki koń, nigdzie nie lecieli tak szybko, nerwowo, pazernie, tak źle, żebyście się nie zachowali, tylko duch podpowiada Wam, świętej Marii, dobroczyńczyni, bo to dobroczyńcy, to byłoby facet, nie? A to jak to kobieta jestem, Maria Magdalena, to ja podpowiadam, no lepiej jak facet. To Ząbkowska, Państwo macie. Wszystko tu jest, Państwo zobaczą. I ta Praga. No to o co chodzi? O Jezus, przecież wiadomo, że o Waszego papieża chodzi, bo tu nie ma tych prawosławnych ludzi. To co 1%, to nie 95%. Oni są dominujący. No wiecie Państwo, tutaj w ogóle ten typ autorytarny w Warszawie jest, że wyżej srają niż dupę mają. No ale wiecie Państwo. No. Muzeum Pragi, to jest właśnie to. Tak, to jest Muzeum Pragi. I zapraszamy od razu, tak. Muzeum Pragi, tak, tak. Tak. Może i tu jeszcze zrobią Muzeum Pragi, wiecie Państwo, ale to już kolos, to już wielkie, to Żydzi będą starali się tak, żeby oszukać innych, tak jak to Janek Witek mówi, tam gdzie Żydzi się nie pojawią, to wszędzie jakieś oszustwo, wszędzie jakiś kaszel, wszędzie jakieś chrumczenie, wszędzie jakieś jakieś, wiecie Państwo, to czy to nie lepiej z cerkwi od nas, ode mnie, ze świętej Marii Magdaleny? Gospodzi pomiłuj. Gospodzi pomiłuj. No, proszę Państwa, tutaj baciuszki to kiedyś chodziły na piechotę, bo tu tramwajem masz dwa przystanki.
Także proszę Państwa, Kaślą, Chruncą, Breszą, Nowojkowcą. Taka jest Warszawa. Jeszcze z tego wszystkiego to dobrze wyszedł 517, on zawsze jeździł, który nawet tu staje, Państwo zobaczą. Tu nigdy nie stawał, po drugiej stronie bazaru Różyckiego. Mydło i powidło, la la la. Także proszę Państwa, tu jest najciekawsze to miejsce, takie czerwono, złote, bordowe takie, prawda? Takie przypominające złotą polską jesień, żydowsko-katolicką jesień, katolicką-żydowską jesień. Przypominam, że nie ma tutaj ludzi prawosławnych, pomimo, że tam jest cerkiew, proszę Państwa, na prostej po lewej stronie, ale tutaj katolicka Polska, katolicka ziemia, no ona nie, właściwie to niekoniecznie katolicka, ale skoro komuniści rozwalili dynamitem, proszę Państwa, cerkiew aleksandrowską na placu Saskim, no to trzeba powiedzieć, można tak sądzić, jasne jest, jasna, że Mazowsze nie jest gościnne dla cerkwi, że tu na Mazowszu nie ma cerkwi. Także widzicie to. Także duch świętej Magdaleny wznosi się ponad Muzeum Getta, duch świętej Marii Magdaleny tutaj ponad Pragą Północ, ponad Pragą Południe wznosi się, ażeby dopilnować tego i owego, proszę Państwa, żeby nie krakali, żeby nie chrumkali, żeby nie narzekali, bo źle nie jest, proszę Państwa, naprawdę źle nie jest, skoro jesteśmy tutaj w tym takim miejscu, widzą Państwo, handlowym, a gdzie handel, proszę Państwa, to zawsze więcej tych pieniążków wynikających z handlu, proszę Państwa. Telefony, handluj, tu jest Ząbkowska, była tutaj też nasi bracia Szymańscy mieszkali, byli świadkowie, no. Tu jest ulica Ząbkowska w Rechodupkach. Oczywiście musimy powiedzieć, że te rechodupki katolickie, jak one się rechodupczą, to rechodupczą się spazmatycznie, czyli nerwowo. Matka Joanna od aniołów, oglądaj, to zobaczysz, jak te zakonnice. Jedna na drugiej, proszę Państwa, jak kury w kurniku. Także, proszę Państwa, to jest taki śmiech. Takie te rechodupki są nerwowe. No, są nerwowe. No i niestety taka jest prawda. Aż mnie to zatkało, bo ja ciągle myślałam, że te zakonnice, to one jako tak, one się ścieśniają, prawda? Stara baba kopciła, to jest wielki wstyd. Prażanka, taka dziaduwa, typowa warszawska, żeby kopciła. Wiecie Państwo, jest wielki wstyd. No, wielki wstyd. Raiffeisen Polbank. Także wielki wstyd. Jaki to przykład, przecież też małe dzieci kopcą potem. No a Janek to nie może z petu wyjść. On dzisiaj musiał wyjść, musiał wstać. Dlaczego wyjść? No bo po petyn.